Wszystkich bardzo serdecznie na ostatnim naszym takim spotkaniu organizacyjnym przed jutrzejszym eventem, spotkanie przy Dianie. Muszę zdradzić, że pisząc ofertę wykonania zadania publicznego do gminy, pomyślałam, że może temat zadania zmienić i to się bardzo spodobało, mianowicie Diana twarzą Prudnika. No, bo rzeczywiście stała się twarzą Prudnika w wymiarze takim historycznym, w wymiarze trochę naukowym, trochę społecznym, trochę turystycznym, wszystko przy tej Dianie. To znaczy, może my tak przeżywamy bardzo, bo jesteśmy, jest nam ona bliska, ale myślę, że no coś w tym jest. Ta Diana jest takim magnesem, który przyciąga i turystów również. W trakcie rozmowy z panią z Urzędu Marszałkowskiego usłyszałam, proszę mi przybliżyć postać Diany, bo dla was Prudniczan Diana to ktoś znany, ale my nie wiemy, o kogo chodzi. No to przybliżyłam, bo nam się wydaje, że to wszystko takie jest bardzo, bardzo oczywiste. Zapraszamy jutro na godzinę od godziny 13 do godziny 20. Będzie się działo, będzie muzyka, będzie śpiew, będzie taniec, będzie śmiech. A przede wszystkim będzie pogoda, którą zamówiliśmy i gwarantujemy, więc myślę, że przy tych dźwiękach tej muzyki, tej zabawy, śmiechu dzieci, które będą prowadzone przez grupę harcerzy, a równocześnie dzieciaków, które będą mogły się bawić na dmuchańcach, będzie można też coś przekąsić, bo mamy... Nie będzie się trzeba spieszyć na obiad. Tak? Nie trzeba będzie iść na obiad. O godzinie 14 będą gołąbki, o godzinie 16 będzie bigos, abogato. No i będzie stół szwedzki, i ciasta, i kompot, i woda. Czyli Prudnicki Park od godziny 13. Od godziny 13. Zapraszamy. A tutaj komitet organizacyjny, proszę Państwa. Dziękuję bardzo.